Mikołaj Gwoździowski, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Pytamy Wprost. Na 2 tygodnie przed wyborami przyjrzę się pomysłom i wizji rozwoju miasta Tarnobrzega, jaką proponuje obecny prezydent tego miasta, Dariusz Bożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, nie będziemy tracić czasu i przejdziemy do konkretów. Mam przed sobą pana program wyborczy i przyznam się, że kiedy go czytałem, to doświadczyłem swego rodzaju déjà vu sprzed 5 lat, bo widzę bardzo wiele takich podobnych punktów do pana ostatniego programu wyborczego. Tyle, że teraz zamiast podejmowania działań jest ich kontynuacja. No i co my tu mamy? No, muszę przyznać, że nie wygląda to zbyt tak rewolucyjnie, a raczej stabilnie. A czy Tarnobrzeg nie potrzebuje właśnie takiego wielkiego skoku zamiast takich małych kroczków? Tarnobrzeg potrzebuje i skoku, i stabilizacji. Z jednej strony na pewno mieszkańcy wymagają od władz samorządowych, żeby ten krok w miarę radykalny i mocny został zrobiony, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że musieliśmy ustabilizować wiele rzeczy, wiele punktów, wiele miejsc, wiele obszarów i myślę, że ta stabilizacja, jeżeli chodzi o spokój, o rozmowy, o dialog, to zostało wykonane. A w tej chwili przed nami na pewno wymagany jest skok i to duży skok. Myślę, że związany jest to chociażby z rozwojem Tarnobrzega, chociażby strefą przemysłową, nad którą cały czas pracujemy. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, kontynuacja. Dlatego, że ten program, który ja zaproponowałem ponad 5 lat temu, został zrealizowany w ponad 90%. Już taki prawie, że przysłowiowy jest ten brak zjazdu Tarnobrzeżan, który słyszałem wielokrotnie, że dlaczego nie został zrealizowany, bo była pandemia, bo byliśmy zamknięci, bo było ciężko realizować spotkania i wyjścia do lasu, jak można było zrobić wielki zjazd Tarnobrzeżan, ale ten zjazd Tarnobrzeżan jest w tym drugim programie, w tym na kolejną kadencję, bo on musi być zrealizowany, szczególnie, że wielu Tarnobrzeżan mieszkających poza Tarnobrzegiem chciałoby takiego spotkania. Nie dalej jak 2 dni temu w Krakowie była premiera filmu na temat siarki, tego, który w Tarnobrzegu był kiedyś wyświetlany. W małej sali jednego z kin krakowskich zebrali się mieszkańcy Tarnobrzega, którzy już nie mieszkają u nas. Nie mieszkają w Tarnobrzegu, ale są cały czas związani. Był tam między innymi pan dyrektor Eugeniusz Gutman. Są cały czas związani z Tarnobrzegiem i oni czekają na takie momenty, kiedy mogą tu przyjechać, kiedy mogą się podzielić swoimi propozycjami także z mieszkańcami Tarnobrzega. Mają mnóstwo pomysłów. To tylko trzeba wykorzystywać. Natomiast rozwój. Ja patrzę na jezioro i patrzę, jak świetnie się rozwija po pierwsze infrastruktura, po drugie promocja jeziora idzie coraz szerzej. Nad jeziorem mamy naprawdę, drodzy Państwo, 30-40 tysięcy osób w czasie weekendu. To jest koło zamachowe. Pamiętajmy, że to jest koło zamachowe. Im więcej zainwestujemy nad jezioro, tym więcej się nam zwróci albo tym więcej przyniesie to zysków. W tamtym roku pierwszy raz jezioro przyniosło konkretne pieniądze. No to powiedzmy o tych 5, według pana, 5 konkretach, które wpłyną na ten wielki skok dla Tarnobrzega w przeciągu najbliższych 5 lat potencjalnej pańskiej prezydentury. 5 punktów z pana programu. 5 punktów, które miałyby wpłynąć na rozwój. Na pewno, tak jak powiedziałem, strefa przemysłowa. Mhm. Krótko mówiąc, musimy zadbać jeszcze bardziej o teren strefy. Drogi. Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu i wsparcie naszego TAR-u jeszcze większe, bo TAR w tej chwili zaczyna być jednym z wiodących liderów na naszym rynku tarnobrzeskim. Park technologiczny. Inwestorzy dzisiaj już, jak Państwo pamiętacie, początek kadencji był trudny ze względu na to, że bardzo wiele powierzchni było pustych. Dzisiaj wszystkie są zajęte, mało tego, przedsiębiorcy jasno i wyraźnie mi sugerują, że chcą rozwoju, rozbudowy parku technologicznego, więc planujemy dobudowanie jednego skrzydła, połączenie 2 budynków, bo brakuje powierzchni, jeżeli chodzi o produkcję, o przedsiębiorców. Kolejne,
tereny inwestycyjne. Otwiera nam obwodnica i jak zostanie wybudowana S74, otwiera nam między innymi nowe tereny inwestycyjne w okolicy właśnie i Eski, i obwodnicy. Na terenie naszej strefy 27 hektarów mamy kolejne, więc kolejny element, o który musimy zadbać, tam trzeba go dostosować, trzeba przełożyć między innymi kable wysokiego napięcia. Wartość tych inwestycji tam to jest około 8 milionów złotych. Myślę, że to są te między innymi te rzeczy, o których mówię, które mogą być tym kołem zamachowym i cały czas wracam do jeziora. Jezioro jest, drodzy Państwo, naprawdę w tej chwili szansą. Że się świetnie współpracuje z Agencją Rozwoju Przemysłu? Nowa hala. Już jest podpisana umowa. Za chwilę ma powstać kolejna hala przemysłowa na terenie strefy. Rozwija się w tej chwili, buduje się galeria na terenie osiedla Mokrzyszów. To są nowe miejsca pracy. Po świętach otwierany jest Bricomarché. Ponad 25 miejsc pracy. To są może czasem drobne elementy, ale patrząc na spadające bezrobocie w Tarnobrzegu, ono spadło, drodzy Państwo, już poniżej tego, co jest wyznacznikiem województwa i powiatu tarnobrzeskiego, czyli mamy niższe bezrobocie niż województwo podkarpackie i niż powiat tarnobrzeski, to jest dobra prognoza na przyszłość i wzrastająca cały czas przedsiębiorczość. Jak Państwo popatrzycie na chociażby tabele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej według REGON-u, to od 2018 roku ta krzywa cały czas nam rośnie. To jest pocieszające. Mnie szczególnie zaintrygowały dwa punkty z Pana programu, które są trochę takim strzałem w kolano i nie mam tu na myśli Pana kontrkandydata. Konsultowanie z mieszkańcami decyzji dotyczących rozwoju poszczególnych osiedli, a także rozwoju całego miasta i promowanie idei budżetu obywatelskiego. No akurat te dwie sfery kulały, no jak już jesteśmy przy tym kolanie. To bicie się w pierś, czy takie trochę przeoczenie przez Pana sztab i zostawienie zapisów z poprzedniego programu? Nie bicie się w pierś i też nie jakieś przyznanie się czy przeoczenie tego absolutnie. Drodzy Państwo, nie mogę się zgodzić z tym, że nie ma konsultacji. Są konsultacje, one są prowadzone zgodnie ze wszystkimi regułami. Jest, już chwileczkę powiem, redaktorze, mamy chociażby kwestie dotyczące mikromobilności, czyli całego obszaru funkcjonalnego Czwórmiasta. Mamy konsultacje dotyczące otoczenia jeziora Tarnobrzeskiego. Mamy strategię rozwoju miasta konsultowana. Mamy, proszę Państwa, program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Można by było kilka jeszcze punktów wymienić. Konsultacje, dzisiaj mamy XXI wiek, więc konsultacje, drodzy Państwo, polegają między innymi na tym, że są media, także media społecznościowe, jest strona internetowa, są media, jak chociażby telewizja, gdzie te wszystkie informacje są podawane mieszkańcom. Każdy może sprawdzić i może wrzucić swoje opinie. Mamy chociażby kwestię otoczenia jeziora Tarnobrzeskiego. Kilkaset osób wypowiedziało się na temat tego, co widzi nad jeziorem Tarnobrzeskim, czyli nie jest to zamknięty krąg. Jest to krąg skierowany w stronę mieszkańców Tarnobrzega. Ale żeby wyjść jeszcze szerzej, drodzy Państwo, przez święta będzie na placu Bartosza Głowackiego cała ekspozycja tego, co planujemy zmienić na placu Bartosza Głowackiego. Mieszkańcy będą mogli, wychodząc z nabożeństwa, spokojnie przejść, czy w czasie spaceru przejść plac Bartosza Głowackiego, zapoznać się z tymi tablicami, sięgnąć także do internetu, bo tam też jest zamieszczona cała informacja, łącznie z wizualizacją. A 3 kwietnia w Domu Kultury zapraszam na to, żeby przyjść, zgłosić swoje propozycje, swoje uwagi. Będzie osoba, która kończy projekt i uważam, że nie postąpiliśmy w żaden sposób źle, jeżeli chodzi o konsultacje. Te konsultacje naprawdę, drodzy Państwo. Ale na Przywiślu tych projektów, czy też tych plansz nie było. Projektu, plansz, wizualizacji nie było, ale to wszystko było dostępne, drodzy Państwo, na
raz w internecie, dwa. Było także spotkanie po przygotowaniu pierwszego projektu, było spotkanie na sali 201 w urzędzie, były spotkania osiedlowe, to zostało zmienione. Po spotkaniu między innymi w sprawie tych słynnych drzew zostały zmienione, naniesione zostały zmiany, jeżeli chodzi o projekt Przywiśla. I jak Państwo widzicie, ten projekt dzisiaj jest zupełnie inny. Drzewa, które wzbudzają zawsze kontrowersje, to znaczy wycinka drzew, została ograniczona do minimum. Najlepszy dowód Ulisa Kochanowskiego. A promowanie idei budżetu obywatelskiego? Budżet obywatelski jak najbardziej. Drodzy Państwo, ja wyszedłem z taką propozycją, ponieważ na każdym spotkaniu osiedlowym czy spotkaniu z różnymi grupami społecznymi za każdym razem były pytania dotyczące chodników, oświetlenia, dróg. Bo to są tematy numer jeden na wszystkich spotkaniach osiedlowych. Więc też zaproponowałem, że jeżeli mieszkańcy mają tego typu problemy, to najlepiej, żeby przygotowali takie właśnie projekty. Mieszkańcy przygotowali projekt, przypominam, Widno i Bezpiecznie, pierwszy projekt obywatelski. Tam zakwestionowano, nie wiem, pamięć nie myli, 6 lamp na cmentarzu parafialnym. To był temat, to był element, przez który ten budżet obywatelski, potężny, dotyczący wszystkich osiedli, nie został zaakceptowany przez pewien organ. Ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy, wykonaliśmy, drodzy Państwo, ten budżet obywatelski, też z pieniędzy miasta, ale nie w ramach budżetu. Widno i Bezpiecznie, bez dwóch zadań, bo nie wystarczyło tam, przetargi się niestety odbyły tak, że trzeba było dużo więcej dołożyć. Teraz kolejny, jeszcze Widny, jeszcze Bezpieczniej i jest kończony razem z tymi dwoma zadaniami. Chodniki, jeden budżet jest już rozpisany w tej chwili, przetarg i będzie to realizowane. I drugi, który akurat nie znalazł uznania także w instancji wyższego rzędu, ale będziemy go realizować z wolnych środków również, bo te pieniądze nie przepadły. Te pieniądze nadal są w mieście i będzie realizowany ten projekt. Nie będzie się nazywał budżetem obywatelskim. No właśnie, ale dobrze, mam takie jeszcze pytanie, no bo zadaję go każdemu kandydatowi, pana również to pytanie nie ominie. Nazwisko pana potencjalnego zastępcy. Czy poznamy go dziś, czy może znamy go dobrze od 5 lat? Myślę, że państwo go możecie nie znać, natomiast informacje o tym po wyborach, panie redaktorze, po wyborach, bo to jest takie przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu. Najpierw wygrajmy te wybory, to wtedy będziemy pokazywali drużynę zwycięską. Wszystko dzisiaj w rękach wyborców. Najpierw trzeba wygrać. Ta dyplomacja. Niezależnie od tego, z kim pan będzie rządził, jeśli oczywiście mieszkańcy ponownie obdarzą pana swoim zaufaniem, to czy nie powinniśmy się obawiać tego, że przy obecnym prawie wyborczym, które jakby skraca włodarzom możliwość rządzenia dłużej niż dwie kadencje, no to czy po takich wygranych przez pana wyborach nie będzie pan siedział z założonymi rękami i nie zrobi pan zbyt wiele? Mam nadzieję, że Tarnobrzeżanie znają mnie od co najmniej 40 lat i wiedzą, że nie potrafię siedzieć z założonymi rękami. Przecież kiedy przestałem być dyrektorem liceum, mogłem usiąść z założonymi rękami i czerpać tylko i wyłącznie z życia, a jednak nie potrafiłem usiedzieć na miejscu. Korciło mnie do działania. Młodzi ludzie w Tarnobrzegu, ci, z którymi miałem do czynienia przez 35 lat, znają mnie doskonale jako gościa, który nie potrafi usiedzieć na miejscu. Nie potrafi usiedzieć, bo ja mam cały czas chęć do działania dla ludzi i cały czas jestem otwarty na to, że wokół jest tylu fantastycznych Tarnobrzeżan, ja ich nie mogę zostawić, nie mogę ich zawieść przede wszystkim. Poza tym, panie redaktorze, ja nadal będę mieszkał w Tarnobrzegu. Urodziłem się w Tarnobrzegu, o czym jak widać nie wszyscy kandydaci wspominają. Niektórzy już z tego się nawet, nie wiem, może nie śmieją, może uśmiechają czasami, że mówię, że tu się urodziłem i tu umrę. I zamierzam przez kolejne lata żyć w mieście. I ponieważ do tej pory nikt nie rzuca za mną kamieniami, nie wyobrażam sobie, że nagle mogłoby stać się coś takiego w moim życiu, że mieszkańcy przestaliby mi ufać i na mój widok przechodziliby na drugą stronę ulicy. To nie jest wkomponowane w mój organizm, w to, co robiłem przez tyle lat.
To była fantastyczna przygoda z młodymi ludźmi. Bardzo mi tego w tej chwili brakuje, aczkolwiek dzisiaj jest grupa młodzieży w liceum i to jest fantastyczne, jeżeli ich widzę. Fantastyczne, jak idę do Domu Kultury, jak idę do wozowni i widzę tych młodych ludzi, z którymi często pracowałem, których często uczyłem, a oni nadal swoje pasje realizują. I ja tak samo. Realizuję swoje pasje. Ja też trochę podpuszczałem, no bo czy takie leniuchowanie nie jest też dobrą okazją do tego, żeby po prostu lekko popuścić pasa. Czy właściwie nie popuszczać pasa, ale po prostu zmniejszać zadłużenie miasta i właśnie nie robić zbyt wiele, nie wydawać zbyt wiele. To ja może tak profilaktycznie pokażę taką tabelę, bo tak się domyślałem, że może tu paść coś o zadłużeniu. Drodzy Państwo, kadencja... Kadencja Dariusza Bożka a propos zadłużenia. 2018 do 2023 zadłużenie wzrosło o 7 milionów złotych polskich. Proszę Państwa, w latach 2009-2014 o 61 milionów. To tak, żeby ktoś nie miał wątpliwości, że Bożek był taki rozrzutny. Nie. To jest najlepszy dowód na oszczędzanie. Gdybyście Państwo popatrzyli na budżet miasta i na zadłużenie, to zadłużenie do 2021 roku systematycznie spadało. A mimo tego, żeśmy wykonali inwestycji za ponad 350 milionów, z tego 250 milionów to były środki zewnętrzne, które do Tarnobrzega ściągnąłem. Czyli zadłużenie mimo wszystko, drodzy Państwo, do pewnego momentu spadało. Co nas pogrążyło? To, co każdego mieszkańca Tarnobrzega i nie tylko Tarnobrzega. Inflacja. Kiedyś na obsługę długu potrzebowaliśmy 1 800 000, a dzisiaj potrzebujemy 10 milionów. Popatrzcie Państwo, prosty przelicznik. 10 milionów kosztuje nas obsługa zadłużenia, a kiedyś były to niecałe 2 miliony. Gdybyśmy nie mieli 10 milionów, to tu już nie byłoby 7, tylko minus. Ale to tak na marginesie. Panie prezydencie, moje ostatnie pytanie proszę potraktować jako czas z naszymi widzami. Dlaczego powinni obdarzyć oni pana swoim zaufaniem raz jeszcze? Szanowni Państwo, myślę, że pokazałem Tarnobrzegowi, że ważna jest współpraca. Że można być razem, że można tworzyć grupę, tworzyć zespół. Jestem człowiekiem spokojnym, opanowanym, uczciwym, pracującym samodzielnie. Czasem słyszałem, że niekoniecznie. Drodzy Państwo, jako człowiek, który stracił rodziców w wieku 4-11 lat, musiałem być samodzielny od samego początku swojego życia i nadal jestem samodzielny. I bardzo dziękuję mojej rodzinie, bo całe życie mnie wspierano w tym, żebym tym samodzielnym, uczciwym i porządnym człowiekiem był. Zbudowałem zespół, który pracuje dzisiaj dla Tarnobrzega i jest coraz większy. I ten zespół gwarantuje Państwu rozwój naszego miasta. Ale żeby nie tak może skończyć. Drodzy Państwo, są święta. Za chwilę Wielkanoc. Zdrowych, spokojnych świąt dla Państwa, dla Waszych rodzin. I oderwijcie się chociaż na 3 dni od polityki, nawet tej lokalnej. Spędźcie te święta w domu, w zadowoleniu, w radości. Bądźcie ze swoimi bliskimi. To był ubiegający się o reelekcję prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek. Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia w kampanii. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Nie dziękuję. Dziękuję. Ja z kolei dziękuję także państwu i zapraszam do poznania ostatniej kandydatury. Tylko w programie Pytamy Wprost. Do zobaczenia.